Z Saksonii przenosimy się do Bawarii, do leżącego nad rzeką Regnitz i liczącego ponad 75 tysięcy mieszkańców miasta Bamberg. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 902 roku. Katedra świętych Piotra i Jerzego, posiadająca status bazyliki mniejszej. Pierwsza świątynia została tu wybudowana w 1012 roku, a swój obecny kształt otrzymała w XIII wieku. Rzeźba naturalnej wielkości, zwana jeźdźcem bamberskim. Nagrobek cesarza Henryka II i jego żony Kunegundy. Ołtarz główny to barokowy zespół figur przedstawiający ukrzyżowanie. Późnogotycki ołtarz Salwatora wykonany przez Wita Stwosza. Ołtarz z Mühlhausen. Do katedry prowadzi 5 wejść. To portal książęcy z 1237 roku. W tym panonie przedstawiono sąd ostateczny. Przy placu katedralnym stoi barokowy pałac biskupi z XVII wieku. Stary ratusz, wzniesiony w XIV wieku na rzece Regnitz. Biskup Bambergu nie wyrażał zgody na budowę na swoim terenie ratusza jako symbolu zagrażającej mu władzy świeckiej. Mieszkańcy wpadli na pomysł, by wybudować ratusz w miejscu nienależącym do nikogo. Wbili w dno rzeki pale, usypali sztuczną wyspę i na niej wybudowali ratusz. W XVIII wieku ściany ratusza ozdobiono freskami. Z Bambergu pochodzili niektórzy niemieccy koloniści osiedlający się w Wielkopolsce. Nazywano ich Bambrami. Bamberska Starówka w 1993 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. W browarze Schlenkerla można wypić piwo zwędzonego słodu.